Jak zacząć zarabiać więcej pieniędzy? To pytanie zadają sobie nie tylko młode osoby, które rozpoczynają swoją przygodę w dorosłym życiu, ale coraz częściej ludzie, którym po prostu zaczyna brakować środków w ich budżetach domowych. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam, jak zacząć zarabiać więcej. Jeżeli więc chcesz, aby stan Twojego ciała, ducha i przede wszystkim portfela uległ poprawie, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Polacy mają coraz mniej pieniędzy. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2023 roku dynamika sprzedaży wyhamowała po raz kolejny. Co jednak ciekawe, wyhamowanie sprzedaży dotyka już żywności, co pokazuje, że Polacy naprawdę są już u kresu swoich możliwości finansowych. Bo gdy zaczynamy oszczędzać na jedzeniu, jest już naprawdę źle. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej osób ma problemy z zaspokajaniem swoich podstawowych potrzeb, takich jak opłata rachunków czy zakup potrzebnych rzeczy. Część osób z tej grupy zaciska coraz bardziej pasa i szuka nowych metod oszczędzania. I jest to oczywiście krok w dobrą stronę, ponieważ zmniejszając nasze wydatki, możemy przeznaczyć część z zaoszczędzonych środków na inne nasze zobowiązania. Powiedzmy sobie jednak to szczerze, ta droga staje się w pewnym momencie ślepą uliczką, ponieważ nie możemy w nieskończoność oszczędzać, obniżając tym samym standard naszego życia. Inna grupa osób, która również ma problemy finansowe, postępuje jednak jeszcze gorzej, ponieważ nie robi z tym absolutnie nic. A jedyne, co potrafi, to narzekać na wszystko i na wszystkich wokoło. Taka postawa oczywiście nie zmienia nic w ich życiu, oprócz oczywiście poprawy swojego samopoczucia, o ile ktoś poczuje się lepiej, kiedy sobie ponarzeka. Ostatnią jednak grupą osób, która zaczyna mieć problemy finansowe, są osoby, które aktywnie poszukują rozwiązania swojego problemu poprzez właśnie zwiększanie swoich dochodów. I to właśnie dziś chciałbym porozmawiać z Wami o sposobach na rozpoczęcie budowania dodatkowych źródeł dochodu w przypadku, kiedy zaczyna nam ich brakować w naszym budżecie domowym. Okazuje się bowiem, że wiele osób ma problem z wymyśleniem pomysłów na dodatkowy dochód, które można zbudować szybko i zaraz. Jeżeli jednak nad tym się chwilę zastanowimy, możemy w łatwy sposób wpaść na kilka fajnych pomysłów na zarabianie dodatkowych pieniędzy. I pierwszym takim pomysłem, jaki przychodzi mi już teraz do głowy, są wszelkiego typu prace ogrodnicze. Mamy wiosnę i wiele osób potrzebuje dodatkowych rąk do pracy w zakładaniu ogródków, koszeniu traw, grabaniu liści czy też wycince drzew. Prac ogrodniczych jest co niemiara i jeżeli tylko posiadamy wolny czas i chęci, możemy zbudować sobie bardzo szybko dodatkowe źródło dochodu, które dostarczy nam kilkaset złotych miesięcznie do naszego budżetu domowego. Oczywiście, im więcej czasu poświęcimy na tego typu aktywności, tym więcej zarobimy. Uwierzcie mi, wystarczy rozwiesić tylko w swojej okolicy ulotki z ogłoszeniem, w którym opiszemy, że jesteśmy chętni do pomocy, aby bardzo szybko zdobyć swoje pierwsze zlecenia. Ten pomysł skierowany jest zarówno dla pań, jak i do panów. Oczywiście mężczyźni będą mogli wykonywać zadania, które wymagają więcej siły, takie jak wycinka drzew czy różnego rodzaju wykopy. Ale panie za to świetnie sprawdzą się w ogrodzie czy też w sadzie. Drugim pomysłem na to, jak zwiększyć swoje dochody, jest opieka nad dziećmi. Polecam ją zwłaszcza mamom, które aktualnie przebywają na przykład na zasiłku wychowawczym. Zamiast pilnować tylko swoje dziecko, możecie, drogie panie, zająć się dodatkowym dzieckiem znajomych lub sąsiadów, które nie mają go z kim zostawić, ponieważ muszą pracować. Wiem, że dla wielu pań może być to wyzwanie, ale jeżeli czujecie się na siłach, warto rozważyć tego typu opcje. Opieka nad dziećmi może przybrać również formę weekendową, kiedy na przykład rodzice dzieci, którymi mamy się zaopiekować, wychodzą na imprezę. Opcji jest naprawdę sporo i wystarczy popytać swoje znajome o to, czy czasami nie przydałaby im się właśnie tego typu niania. Trzecim pomysłem na to, jak dorobić do swojej podstawowej pensji, jest nasze hobby. Dam Wam teraz kilka przykładów, abyście zrozumieli, co mam dokładnie na myśli.
Mój kolega lubi majsterkować przy starych samochodach i co rusz w jego garażu znajduje się maluszek czy też duży Fiat, który to jest przez niego restaurowany i sprzedawany z pokaźnym zyskiem. Moja znajoma z kolei maluje reprodukcje słynnych obrazów i sprzedaje je w sieci. Inny mój znajomy, który kocha fotografię, robi zdjęcia do miejskiego kwartelnika. Jeszcze inny ma własną pasiekę i sprzedaje miód. No, znam również pewnego bimbrownika, który sprzedaje, no cóż, sami wiecie co. Oczywiście żartuję. Myślę już, że wiecie, o co dokładnie mi chodzi. Jeżeli interesuje Was jakakolwiek dziedzina życia, możecie usiąść i zastanowić się nad tym, czy nie warto przekuć swojej pasji w biznes. O, przyszedł mi do głowy kolejny pomysł. Moje córki chodzą na akrobatykę, którą prowadzi pani, która po godzinach swojej pracy w UEFistki uczy dzieci akrobatyki, zarabiając przy tym notabene lepsze pieniądze niż na etacie. Jak widzicie więc gołym okiem, pomysłów takich jak te, które podałem Wam przed chwilą, jest nieskończona ilość i praktycznie każdy może zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu, które z czasem może stać się jego głównym. Może wydawać Wam się to tanim hasłem reklamowym, ale slogan "rób to co kochasz" naprawdę działa. Polecam Wam więc chociażby zastanowienie się nad tego typu rozwiązaniem, jeżeli potrzebujecie dodatkowych środków w Waszym budżecie. Nie zawsze uda Wam się szybko zbudować tego typu źródło dochodu. Czasami będzie potrzeba czasu na zdobycie dodatkowych umiejętności. Zawsze jednak warto podejmować tego typu działania. Ciekawym pomysłem na dodatkowy dochód jest również praca jako osoba prowadząca social media dla innych. Ten pomysł na pewno przypadnie do gustu, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. Prowadzenie kont w social mediach nie jest rzeczą trudną i praktycznie każdy może się tym zająć. Wystarczy głowa pełna pomysłów, lekkie pióro i pewna znajomość obróbki graficznej, aby uzyskać znakomite efekty w tej branży. Prowadzenie mediów społecznościowych daje nam zarobić całkiem dobrze i możemy zarabiać od 300 zł zwyż za prowadzenie tylko jednego profilu w social mediach. Wydaje mi się to ciekawą opcją dla osób, które lubią właśnie tego typu zajęcie. Same jednak pomysły na dodatkowy dochód to nie wszystko. Bardzo ważną kwestią jest ciągły rozwój i uważna obserwacja zmian, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie. Kiedy bowiem zwrócimy uwagę, w którym kierunku będą przesuwać się te zmiany, możemy je nieco wyprzedzić i zająć wygodne miejsce, które da nam wiele różnego rodzaju okazji na zarabianie pieniędzy, ale i na rozwój. Przykładem, który ciśnie mi się teraz na usta, jest sztuczna inteligencja, która właśnie w tej chwili wytycza nowe kierunki działania. Jeżeli widzimy możliwości, jakie daje nam chociażby ta technologia, możemy się zaadoptować i wyprzedzić inne osoby w wyścigu. Wracając do przykładu z zarabianiem pieniędzy poprzez prowadzenie social mediów dla innych. Możecie zlecić sztucznej inteligencji wymyślanie postów na social media, jak również tworzenie grafik, które Wy jedynie dodacie. Dzięki temu możecie bardzo łatwo zeskalować Wasz pomysł na dodatkowy dochód, ponieważ Wasza praca sprowadzi się jedynie do dodawania zadań dla AI i wklejania tego, co stworzy, do mediów społecznościowych. Do tego jednak potrzeba obserwacji i zmysłu logicznego rozumienia zmian i zarazem możliwości, jakie przy tym powstają. Dlatego, kiedy tylko mogę, zachęcam Was gorąco w swoich filmach do rozwoju na przeróżnych płaszczyznach. I nie chodzi mi tylko o zarabianie dodatkowych pieniędzy. O wiele ważniejsza jest nasza psychika i to o nią powinniśmy zadbać w szczególności. Jeżeli nie zbudujecie w sobie silnego mentalu, to współczesny świat, co tu dużo mówić, nie potraktuje Was łagodnie. Dlatego coraz częściej mówi się o depresjach, chorobach psychicznych i ogólnemu załamaniu nerwowemu społeczeństwa, ponieważ ludzie przestali ćwiczyć swój umysł, a on, tak samo jak nasze mięśnie, potrzebuje treningu i rozwoju. Nasza psychika musi cały czas ewoluować i stawać się coraz silniejsza. Zobaczcie, ile osób już teraz nie wytrzymuje tego pędu życia, jaki się nam serwuje. Ile ludzi załamuje się, widząc, że ich dochody nie wystarczają już na pokrycie kosztów życia. W takich właśnie momentach musimy oprzeć się na silnej psychice i naszej mentalności. Stres w krótkim okresie czasu jest błogosławieństwem. Pozwala nam uciec z płonącego budynku, ocenić w mgnieniu oka ryzyko, czy wyostrzyć nasze postrzeganie.
w długim okresie czasu jest jednak najgorszą chorobą, która niszczy człowieka od środka, atakując każdą komórkę naszego ciała. Nie znam żadnej długotrwale zestresowanej osoby, która byłaby z tego faktu zadowolona. Dlatego też w tym miejscu chciałbym, abyście również i wy zdali sobie sprawę, jak ważnym jest dla was również to, czego nie widzimy w lustrze. Mocna psychika powinna być więc dla nas fundamentem, na którym będziemy budować kolejne poziomy naszego życia. I kiedy przyjdzie trzęsienie ziemi, wasz dom nie ulegnie zniszczeniu, ponieważ wasz fundament będzie silny. A uwierzcie mi na słowo, wcześniej czy później przyjdzie gorszy czas. Warto więc być na niego odpowiednio przygotowanym. Jak widzicie, zagadnienie zarabiania dodatkowych pieniędzy jest, gdy się w nie wgryziemy, bardzo wielowątkowe i zarazem ciekawe. Mam nadzieję, że ten film zainspirował was zarówno do zbudowania sobie dodatkowego źródła dochodu, ale również i refleksji nad waszym życiem. Wiem, że aktualny okres, w jakim się znajdujemy, może nie napawać optymizmem. Niemniej jednak pamiętajcie, dopóki walczymy, dopóty wygrywamy. I dziś życzę każdemu z was, aby na co dzień nie zabrakło wam tych sił. Zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.